Pelopones to półwysep w południowej części Grecji. Przez wiele wieków trasa dookoła tego skalistego lądu miała długość 700 kilometrów. Ale z powietrza można dziś dostrzec coś niezwykłego. Prostą linię przecinającą półwysep w najwęższym miejscu. To kanał Koryncki, stworzona przez człowieka droga wodna. Strome ściany kanału mają 79 metrów wysokości. To najgłębszy na świecie kanał. Ale w niektórych miejscach ma zaledwie 25 metrów szerokości. Trasę pokonuje ponad 11 tysięcy statków rocznie. Haris Saroglu kontroluje kanał, by upewnić się, że strome ściany są w dobrym stanie. Kanał Koryncki jest dla nas bardzo ważny. To brama do Peloponezu i droga prowadząca do morza. Kiedy kanał zbudowano w 1893 roku, statki były o wiele mniejsze. Dzisiaj niektóre z nich ledwo się tu mieszczą. To jeden z najbardziej spektakularnych widoków. Ogromny wycieczkowiec o długości 195 metrów płynie kanałem Koryńskim. Waży ponad 24 tysiące ton. To największy statek, który się tu zmieścił. Z powietrza możemy obserwować ten wyczyn. Potrzeba mocnych nerwów, by sterować statkiem w tak wąskim przesmyku. W najwęższym punkcie obie strony statku od ściany kanału dzieli mniej niż metr. Statki realizują plan, który powstał ponad 2000 lat temu.